Turki i wilk. Byłoby tak do dziś, gdyby nie to, że wilk powyżerał prawie wszystkie babcie i prawie wszystkie czerwone kapturki. Czerwony kapturek niósł właśnie ostatniej babci ostatnią kolację. Tu należy dodać, że kto zjada ostatki, jest piękny i gładki. Jestem czerwony kapturek. Hej! Niosę koszyk dla babci. W koszyku mam same dobre rzeczy. Placek, herbatę, placek i inne dobre. Dobre. Idę do babci przez ciemny las. Ani nie boję się zwierząt. Mogę na przykład co jakiś czas napędzać zająca lub jeża. Babcia tam czeka i chłopi się, co wnuczka w koszu przynosi, więc jak najprędzej toczyć tam chcę, bo babci myślenie szkodzi. Hej, dokąd idziesz w tej złotej czapce? Idę pocałować brzydką dopuchę, żeby zamieniła się w śliczną królewnę. O, wielką moc mam twoje pocałki. W bajkach wszyscy tak potrafią. To poproś kogoś z bajki, żeby ciebie też pocałował. Muszę do babci, bo babcia, o, lubię od stóp aż do głowy. Całemu światu wyśmiewam to, tylko nie powiem wilkowi. A czego mnie powiesz, czerwony kapturku? A tego, że idę do babci. A dlaczego mnie powiesz? Bo babcia jest dobre, wszystko co dobre zaraz by zjadł. Nieprawda, tu mam dobry bilet autobusowy, niezjedzony. Dam ci go, jeśli mi powiesz, gdzie mieszka babcia i z czym najlepiej smakuje. Nigdy ci nie powiem, że babcia mieszka pod numerem 2 i najlepiej smakuje z dżemem brzoskwiniowym. To powiedz chociaż, gdzie jest numer 2? Nie powiem, ale mogę pokazać. To ja już polecę. Ja jestem jakaś dziwna, chociaż nic wilkowi nie powiedziałam, czuję się jak kapuś. Ej, nie widziałaś tej brzydkiej dopuchy? Widziałam brzydkiego wilka. Wilki nie są zaczarowane, nie warto się z nimi całować. Gdybyś zobaczyła brzydką dopuchę, to ucałuj ją ode mnie. Dobrze, ale ja już polecę. Kiedy czerwony kapturek rozmawiał z księciem, wilk pobiegł do babci i dokonał na niej konsumpcji. Następnie przebrał się za babcię i postanowił zaczekać na czerwonego kapturka. A, zaczekam. Na kogo zaczekasz? Na ciebie, czerwony kapturku. Pardon się, czy się znamy? Ależ oczywiście, ja jestem twoją babcią. Bez jaj, nie wyglądasz jak babcia. Dlaczego masz takie duże zęby? Dlaczego w ogóle masz zęby? Bo ja jestem babcia do orzechów. Ty coś kręcisz, nie? A, kręcę, bo zjadłem babcię, ale jeszcze bym coś przekąsił. Absolutnie się nie zgadzam, żebyś mnie przekąsił. Mam dużo cholesterolu, jestem niezdrowa i mogę też być niesmaczna. To najbardziej gadatliwy obiad w moim życiu. Ze względu na szczególne okrucieństwo tej sceny, konsumpcja czerwonego kapturka odbędzie się za kulisami. Ała, moja ręka! Ała, moja noga! Ała, moja długa noga! Babcia, posuń się! Aleś się najadłem. Dobrze jest brzuch pełny mieć, pełny jak magazyn. Nie wiadomo, kiedy zjeść znowu się przydarzy. Z pełnym brzuchem chodzę dziś, co mi głód i nędza. I tak dobrze byłoby, ale coś mnie skręca. Miałaś rację, czerwony kapturku, zaszkodziłaś mi. Muszę jak najszybciej do doktora od brzucha. Ale czy w tej bajce jest doktor od brzucha? Nie ma doktora od brzucha, są same brzuchy. Żabciu, chodź tu! Ty, narzeczony żaby, znasz się na brzuchach? Oczywiście, że się znam. Najlepsze brzuchy rosną na placu Pigalle. To pomóż, dzieciutki. Przejadłem się babcią z czerwonym kapturkiem. O, szykuje się pukanie żołądka. Uwaga, dziewczęta, będzie prysznic! I wziął książę wilka na pukanie żołądka. Pukał i pukał, aż wypukał czerwonego kapturka. Miło mi cię znów widzieć, czerwony kapturku, choć wyglądasz jak z gardła wyjęta. A gdzie babcia? Babcia okazała się zbyt lekkostrawna, właśnie na dwunastnicę. Oj, to szkoda babci. Szkoda babci. Bardzo szkoda babci.
fajna babeczka była. I tak się skończyła ta historia. Książę przestał szukać żaby i został mężem. Szkoda babci.